Domek duo. Z drewnianą fasadą i tarasem. Na tarasie, jak widać, duży stół, ciężki, drewniany, z ławą, dwoma krzesłami, suszarka na pranie. Suszarki są we wszystkich domkach. Jeszcze leżaki zostały. Teraz ma około 14 metrów kwadratowych. No i domek. Mamy przedpokój, taki mały. W prawo jeden pokój. W lewo drugi pokój. W pokoju trzy łóżka. Łóżko dwuosobowe i dwa łóżka jednoosobowe. Domek, jak widzicie, w środku nie jest drewniany. Nie sugerujcie się. To jest tylko fasada zrobiona taka w drewnie, ale domek nie jest drewniany. I mamy telewizor płaski LCD z kanałami cyfrowej telewizji naziemnej. Mamy szafę. Szafa, klasyka, wieszaki i półeczki. Z tyłu, jak widzicie, przeszedłem przez pokój. Z tyłu za łazienką. Pokażę wam jeszcze łazienkę. Za łazienką jest kuchnia. W kuchni stół, krzesło, lodówka. Z zamrażalnikiem. Szafki. Terma, która daje ciepłą wodę. Kuchenka gazowa, zlew. W szafkach oczywiście mamy talerze i akcesoria do gotowania. Jeżeli ktoś lubi sobie gotować. No i sztuczce. Drugi pokój. Identyczny jak tamten. Tylko tu nie ma telewizora. Stolik, krzesła, łóżko. Dwuosobowe, łóżko jednoosobowe i drugie łóżko jednoosobowe, oczywiście szafa. Więc ogólnie 6 łóżek, w tym 2 łóżka dwuosobowe, czyli od 6 do 8 miejsc do spania. Poza sezonem wynajmujemy nawet dla 2 osób taki domek, więc nie ma problemu, jeśli ktoś chce. I łazienka. Łazienka jest po remoncie, robioną kilka lat temu. Prysznic, umywalka, toaleta. Wszystko, co powinno być w łazience. Domek ma około 40, trochę ponad 40 metrów kwadratowych, 41 metrów kwadratowych. A przed domkiem, jak widać, nasz centralny plac, po lewej domki Lux, naprzeciwko domki Muro. Tutaj mamy plac zabaw, widzicie, jakie szaleją lata, wojsko do siatki, miejsce do grillowania. Oczywiście możecie sobie grillować też przed domkiem. Tutaj właśnie jest grill. I można też grillować. Mamy grille przenośne, nie ma problemu, nie musicie swoich przywozić. Tak wygląda właśnie nasz domek duo. Zapraszamy.